kilku słów odnośnie święto Sukkot, tak naprawdę mamy trzy rzeczy, o których chciałbym rozmawiać. Po pierwsze, Sukkot. Mamy obowiązek siedzieć, mieszkać w szałasu, w sudce, przez 7 dni w Izraelu i dłużej w diasporze. Chodzi o to, że jest napisane w Torze, ponieważ Hashem wyprowadził nas z Egiptu i wtedy zamieszkał nam w szałasu, w Sukkot po hebrajsku, to pamiętając to, my też 7 dni w roku poświęcamy dla pamięci tego tematu. I tu od razu każdy może zapytać, przecież wyjście z Egiptu odbywało się w porę roku wiosenna, a nie w jesieniu. Dlaczego my obchodzimy to w jesieniu? I odpowiedź jest, że po prostu dla innych narodów wyglądałoby naturalne, że siedzimy w szałasu, kiedy jest wiosen, bo nie ma lepsza pora na szałas niż wiosen. Dlatego podkreślamy, że my siedzimy w szałasu nie dla swojego komfortu, tylko i wyłącznie, żeby poświęcić pamięć temu faktu, że wychodząc z Egiptu mieszkaliśmy w szałasu. Tak naprawdę są różne opinie, co to znaczy, że mieszkaliśmy w szałasu. Jedna opinia mówi tak, oni mieli szałasy na pustyni, mieszkali w nimi i to służyło im przeciwko słońcu. A druga opinia mówi, że to po prostu w pamięci to, że mieliśmy chmury. Było różnych rodzajów chmury i w przodu, i w tylu, przeciwko wrogów i tam wyprostować drogi, i było ananei kawod, chmury związane z honorem na górę. W związku z tym my siedzimy w szałasu. Wiemy też, że należy tak naprawdę, tak jak w Talmud jest napisane, tej szwuki en taduru, będziecie siedzieli w szałasu niby tak, jak się mieszka, czyli wszystko, co zazwyczaj robi się w domu, to my w czasie święto Sukkot robimy w sudce. I też wiemy, że jest inna mitzwa związana z Sukkot, to jest to, co należy począsać czterech rodzajów roślinu, lulaw, etrog, adas i arawa. Tak, te galęczki, palmy daktylowe i mirtu, i wiszby, i takiego owoc cytrusowy, który się nazywa etrog. Co na pewno jest ważnym elementem tego święta, ale jeśli mówimy o różnicy pomiędzy święta, pomiędzy sama suka i te cztery rodzaje roślinie, to są kilku różnicy. Po pierwsze, czas, kiedy to się rozpoczyna. Obowiązek siedzenia w szałasu zaczyna się, kiedy już jest mrok. Pierwszego dnia Sukkot w mroku już obowiązuje wszystkie zasady związane z tym, że należy jeść w sudce i spać w sudce i przebywać czas i spędzić czas w sudce. Raczej obowiązek począsać czterech rodzajów roślinie obejmuje dopiero rano. W jutrzejszym dniu rano, bo święto zaczyna się wieczorem, a rano dopiero wtedy jest obowiązek czterech rodzajów roślin. I jeszcze jedna różnica, że suka to jest obowiązek od samej początek do samej koniec święto. Przez te 7 czy 8 dni. A raczej począsa czterech rodzajów roślin to jest jeden moment. Robiliśmy już. I suka obejmuje nasze całe ciało, a czterech rodzajów roślini tylko ci mamy w ręce. Mówiąc o czterech rodzajów roślini, wiemy, że oni mają dwa wymiary. Jeden wymiar jest taki, wiadomo, że sąd na temat wody, ile wody będą wpadli w nadchodzącym rok i tak dalej, ile będziemy mieli wody, to jest szczegółowo, pomimo, że było już Rosh Hashanah, Nowy Rok, Dzień Sąd, ale to też szczegółowo jest zajmowane i rozciągnięcie właśnie w święto Sukkot. I my, kiedy my przychodzimy do Hashem z tymi czterymi rodzajami roślini, które On wymaga od nas robić ta tradycja, innymi słowami mówimy, dajesz wodę,
są rośliny, możemy przestrzegać swoje tradycje. I to jest taki sposób przypomnienia, dlaczego należy dawać nam kolejny dobry rok, jeżeli chodzi o wodę. I też te cztery rodzaje roślin mają taki wymiar przypomnienie dla nas o tym, że powinniśmy być razem. Przecież lulaw, galęczka, palma daktylowa, to symbolizuje te ludzi, które należą do rzeczy, które mają smak, bo to rośnie razem z daktylami. Smak to znaczy, on uczy Tora i to jest smaczne dla mózgu, przyjemność dla mózgu. On rozumie, im więcej on rozumie, tym lepiej się smakuje i tak dalej. Ale on nie podkreśla i nie poświęca przeważny swój czas na temat praktykowania mitzwot. Raczej etrog. Etrog to jest ten doskonale, że on ma smak i zapach. On i studiuje Tora, i praktykuje mitzwot. I później mamy mirtów, które mają tylko zapach. On tylko praktykuje mitzwot, ale on przeważnie nie uczy Tora. I później mamy wierzbę, które w ogóle to nie ma zapach i nie ma smaku. I mogliśmy myśleć, że na pewno wierzbę, które nie ma ani zapach, ani smak, nie ma ani Tora, ani mitzwot, na pewno nie może się znajdować razem z tymi pozostałymi. I nawet w środku te pozostałe jest olbrzymia różnica pomiędzy lulawi, etrog, pomiędzy ten, który uczy Tora i ten, który praktykuje i tak dalej. Jednak przesłanie od święto Sukot jest takie, że nie, że jest miejsce dla nas wszystkich i tylko jeśli chodzi o to, żeby począsać, żeby ruszyć, żeby iść do przodu, to tylko i wyłącznie, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Skończę z tematem Simchat Beit HaShoeva, że jest napisane, ten, który nie zobaczył radość związana z Simchat Beit HaShoeva, oczywiście w czasie świątynie, to nigdy w jego życiu nie zobaczył radość. Tak jest napisane w Talmudzie. O co chodzi z tą radość? To może wyglądać bardzo banalne, że cały rok nalewali na ołtarze we świątyni wino. Teraz nalewali wodę, wielka radość. Poszli tam w konkretnym, specjalnym miejscu, wypompowali tego wodę i przywiozli. I to wielka radość, całej noc tańczyli nawet ci, którzy cały rok zajmują się tylko i wyłącznie nauki Tora. Oni zostawili książki w boku i poszli i tańczyli. Ogromna radość. Z czym to jest związane? Więc mówią, że w ogóle mogłoby być odwrotne. Wino, o wino jest napisane. Król Dawid w psalmach mówi, jajn jesamach lewawenosz. Wino może ucieszyć i przywieźć radość dla serca człowieka, ale wodę to jest taki banalna rzecz. To jest oczywiście coś, które potrzebujemy i bez tego nie żyjemy, ale sprawi radość, to nie sprawi. To raczej wino. A tu widzimy, że odwrotnie, że ogromna radość jest przy wodzie. O co chodzi? Chodzi o to, że właśnie, że to, że wino naturalne daje radość, to jest nic ciekawego. To jest jego naturą, to jest jego charakterze i to też jest ograniczone. To jest ograniczone, ile wino się pije, to jest ograniczone, jaki wino się pije, jak człowiek jest do tego przygotowany i tak dalej. Raczej wodę, które tu ona jest związana z mitzwą. Kto daje nam mitzwę? Hashem, który jest nieograniczony w ogóle, to sprawi nam innego rodzaju radość, zupełnie nieograniczony. I dlatego stąd ta wielka radość z mitzwa związana z wodą. Mówią, że młodzież kapłanów, młodzież kohanim, nazywają po hebrajsku pirchei keuna, zapalili specjalne świece, które dali takie mocne światło, że cały Jeruzalem było oświetlone, aż kobieta mogłaby sprawdzić tam pszenica dzięki temu światlu. I stąd mamy dwa przesłania. Po pierwsze fizyczne to było bardzo trudne, bo jest napisane, że oni tam wzięli 30 logów. 30 logów to jest taki wymiar, który, jeżeli ja nie mylę, to może być podobny na 45 litrów. I oni podnieśli takie dzbanki pełne z olej od 45 litrów i poszli, mieli to powiesić na górę, na takich filarów, takich słupów
היא שבדויש נגורם יהיה לי איש נד רבין, כי אני נתה כי רמפה כתור יש לה תפוחות, יש תלכו נפרוסטוקונטנה דרבינה, ידום אותו, יש וילקי צ'נג'ר, אבל הם לא ג'ש מוגום. איתו יש תקי פשסלני ש... ten sam lodzież, który mają więcej emocji i złe skłonności i różne wyzwanie, mogą wykorzystywać swoje specjalne siły właśnie, żeby dodać światło. I jeszcze jedno, dlaczego podkreślili, że kobieta mogła sprawdzić pszenica? Dlaczego nie mówili, że dzięki temu światło można było uczyć Tora w nocy? Nie. Chodzi o to, że światło związane z radość Simchat Beit HaShoeva nie było ograniczone tylko na terytorię świątynne, synagoga i świętości. Z tego mieli przyjemność też w rzeczy związane z codzienności. Chodzi o to, że powinniśmy nie oderwać i rozdzielić pomiędzy życie religijne i życie w cywilizacji, tylko dzięki światło Tora i światło związane z świątynne i nasze religijne życie, żebyśmy mieli lepsze życie i światło też, kiedy sprawdzamy pszenica, czyli kiedy żyjemy w normalne rzeczy codzienne.